powiem wam jedno słowo, zajebiście. Tyle już tu wcześniej mówiłem, zajebiście się czuję, rewanż, teraz wakacje, także jest super. Przepraszam, po twoim koledze, twoją rękę całą widać i o właśnie, i zasłania. Wydaje mi się, że tak właśnie im dalej ten pojedynek właśnie przebiegał, to tym bardziej się rozkręcałeś. No może końcówkę taką odzyskał jeszcze twój rywal, ale generalnie chyba było coraz lepiej im dalej właśnie. Tak, starałem się trzymać kontroli nad tym pojedynkiem, nie dawać mu się rozkręcać. Chodził w linii, starałem się schodzić na boki, troszeczkę popracować, rozluźnić się. Parę podbródkowych weszło, wymienialiśmy się troszkę lołami okrężnymi, także taka, myślę, że fajna dla oka walka była, ząb za ząb było. Ja powiem ci szczerze, że cię nie poznaję, bo w ogóle tak zimno rozegrałeś tą walkę na spokojnie, że myślałem, że w pierwszej rundzie się zakończy, że pójdziecie na siebie jak dwa pitbulle, a tutaj całkiem wyważona, spokojna walka. Taktyka? Tak, po pierwsze taktyka, tu podziękowania trenerowi Skrzypkowi z Fightera Wrocław. Pracujemy no, już prawie rok czasu, także układam je powoli, docieramy się, także to jest wszystko jego zasługa, dziękuję trenerze. Druga rzecz, no widzicie jakie są warunki, jest bardzo duszno, są bardzo ciężkie warunki do walki, także ci co mają walki mistrzowskie to naprawdę kondycja i płuca z żelaza, więc tego prądu trzeba było troszeczkę, że tak powiem, oszczędzać. A trzecia rzecz, że nie chciałem się odpalić, nie chciałem popełnić znowu błędu, gdzieś trafić przypadkowo, byłem cały czas skupiony, cały czas chciałem trzymać tą walkę pod kontrolą w swoich ryzach. A powiedz mi tak, bo bardzo dobrze boks funkcjonował u ciebie, rozbijałeś, tak jak powiedziałeś, podbródkowymi na początku, ale też później kontrolowałeś, Wojtek za tej gardy nie mógł wyjść. To jakąś specjalną, powiedzmy, pracę odbyłeś, jeśli chodzi o boks w ogóle? Tak, dużo robiliśmy boksu. Tutaj też podziękowania dla trenera Romana Ziemby, który mnie szykował boksersko tutaj. Wiadomo, trener Skrzypek też już tu pod taktykę podkopnięcia ustawiał, także dokładaliśmy tu z trenerem nogi. Ale tak, dużo boksu było, dużo było tych podbródków, dużo było zejść z linii, także tutaj Don Padre, Artur Gwóźdź, mój menadżer i mój ojciec, wielu, wielu sukcesów też, także mnie dojeżdżał na tarczach, także dużo boksu żeśmy robili, naprawdę poprawialiśmy te ręce. Zresztą w kickboxingu, jak wiadomo, teraz więcej ręce niż Muay Thai, trzeba było troszeczkę się przebranżowić. Delikatnie tak się nastawię w stronę kamer, bo nam uciekasz. Tuż po zakończeniu pojedynku właśnie twój rywal nawet bardziej świętował jakby w geście zwycięstwa, podnosił ręce i był przekonany, że zwycięży. I tak się zastanawiam, co być może jakby go utkwiło w tym przekonaniu, że miał szansę, żeby to zwyciężyć. Nie wiem, no wiesz, każdy ma nadzieję do ostatniej minuty, aż ogłoszą werdykt, także także może się tego spodziewał. Zresztą zawodnicy Muay Thai zawsze też troszeczkę aktorzą, tak pokazują, że mają więcej siły. Niektórzy robią popki, salta na koniec, żeby pokazać sędziom, że to oni mają więcej sił, bo w Tajlandii na sędziach to robi to wrażenie, a to jest kickboxing. Powiedz, dużo walk stoczyłeś poza Polską. Byłeś w Japonii między innymi jako jeden z niewielu polskich zawodników walczący tam. A teraz tutaj na DSF-ie jest naprawdę dobra organizacja chyba i dobra atmosfera. Jak ty to widzisz w ogóle? Chcesz się tutaj dalej rozwijać, czy jeszcze będziesz szukał za granicą walk? Tak, jak najbardziej. Mam kontrakt jeszcze na dwie walki. Także tutaj dyrektor Robert Zutkowski obiecał mi, że szykuje coś dla mnie fajnego. Także zostaję na pewno w DSF-ie. Nie bójmy się tego powiedzieć, najlepsza federacja kickboxingu w Europie. Zobaczcie, jak to się prężnie rozwija. Coraz więcej gal. Można to nawet porównać do UFC, że są duże gale, małe eventy, tak? Duża gala, mały event, tak? Dzisiaj mamy duży event, niedługo będzie jakiś mały event. Także gala się cały czas rozrasta, coraz większe nazwiska. Zobaczcie, same wielkie nazwiska polskiego kickboxingu, tak? Także wystarczy popatrzeć tutaj na nasze podwórko, bo mamy naprawdę świetnych kickboxerów. Był dobry dojazd jedną autostradą od ciebie, twoich kibiców, ale myślę, że to akurat nie dojazd, tylko chyba twoje nazwisko właśnie i środowisko, w jakim się obracasz, zadziałało. No tak, mam dużo, dużo i fanów i mamy blisko i jest fajna droga i myślę, że te walki dają na tyle eksplozji i fanfaru, że ludzie chcą to oglądać. Idą nieźle ci te rewanże, jak widać po dzisiejszej walce. Widziałem tutaj Oskara Staszczaka. Myślisz o tej walce, o rewanżu z nim? Nie wiem, czy on tutaj coś nie rozmawia z DSF-em. Znaczy, rozmawialiśmy z Oskarem. Z Oskarem takie mamy bardziej koleżeńskie relacje, ale jeżeli trzeba by było, no to jak najbardziej. No, ja już mówiłem tu, w każdym wywiadzie powtarzam, to jest nasza praca. Nie wybieramy sobie przeciwników na lewo, na prawo. Federacja wystawia zawodnika, podpisuje kontrakt i się bije. Negocjujemy tylko stawki. Oprócz zwycięstwa chyba trzeba pogratulować zbliżającego się właśnie tacierzyństwa, tak? Tak, za dwa tygodnie, 15 czerwca, moja kochana kobieta, pozdrawiam cię kochanie, rodzi mi córeczkę, także po walce czas na wakacje. Dwa tygodnie wakacji, a później bawię się w tatę, tak? Także to jest największa walka moja życiowa, żeby się spełnić jako ojciec i żeby to dziecko wychowywać w jak najlepszej
jaką będę potrafił. No to dzień dziecka zapamiętasz szczególnie dzisiejszy. Tak, dokładnie. Dzień dziecka dzisiaj, także w ringu pozdrawiałem moją nienarodzoną jeszcze córeczkę, ale na pewno dziś mnie tam słyszy. Czekam na nią z niecierpliwością i będzie zajebiście. Dominik, wszystkiego dobrego. Dziękuję.